Pod koniec lutego pierwsze promesy w 2013 roku trafią do małopolskich samorządów. Jest to kolejna pomoc dla tych gmin, które w roku 2010 ucierpiały wskutek powodzi. Promesy, które będą przyznane w bieżącym roku, przede wszystkim pozwolą zakończyć odbudowę zniszczeń z 2010 roku. Chcemy, aby obdarowani jak najszybciej rozpoczęli postępowania przetargowe, dlatego, bo jak co roku prawdopodobnie będą oszczędności wynikające z tego, że oferenci bardziej konkurencyjne ceny cen oczekują, a w związku z tym z te oszczędności potrafimy zamienić w kolejne promesy w połowie tego roku. Województwo Małopolskie co roku dostaje największą kwotę, w tym roku też tak będzie. Wprawdzie już nieoficjalnie powiedzieliśmy samorządom, na jaką kwotę mogą liczyć, ale nie chcę uprzedzać oficjalnego wręczenia promes, które będą miały, to wręczenie będzie miało miejsce pod koniec lutego i znowu mamy ponad 150 milionów złotych do wydania w tym pierwszym podejściu, a mam nadzieję, że do końca roku jeszcze na jakieś 50 milionów możemy liczyć. Jedną z gmin, do której trafią pieniądze w powiecie tarnowskim, jest gmina Ryglice. Do tej pory odremontowaliśmy 29 km dróg, a dzisiaj spodziewamy się promesy kolejnej. Jest to promesa na cztery wielkie zadania. Natomiast jest to promesa dróg na drogi, które w 2010 roku były w wykazie. Myślę, że to jest bardzo dobre zadanie, ponieważ te drogi zostały bardzo zniszczone w powodzi i będzie to prawie 700 tysięcy. Natomiast nie jest to ostatnia promesa w tym roku. Dzięki wojewodzie małopolskiemu i temu programowi odbudowujemy całe drogi i gmina nasza wygląda zupełnie inaczej i nie bylibyśmy w stanie tego sami wyremontować. Także cieszę się bardzo z promesy. Promesa wytypowana przez nas, drogi wytypowane przez nas. Na największą promesę w powiecie brzeskim może liczyć gmina Bożencin. W wysokości 3 350 000 zł na najważniejszą inwestycję w zakresie usuwania skutków powodzi, a mianowicie odbudowę wału lewego w Bożencinie na odcinku 1550 metrów wraz z zabezpieczeniem powodziowym.